matko, co się stało? Pamiętam tylko, że spadłem z tamtej dziury. Nie pamiętam tej wody. Pamiętam, że w coś uderzyłem. Co to za ciemne kamienie są? Dokąd prowadzi ten korytarz? Chyba nie mam innego wyjścia. Oprócz i sprawdzić, co tam się dzieje. Chyba jestem pijany, albo krzywo chodzę, nie wiem. Chyba coś powaliłem. Drzwi. Sprawdźmy, czy są otwarte. Są. Może lepiej zamkniemy drzwi. O, kartka papieru. Sprawdźmy, co na niej jest napisane. 28 września 1854 roku. Wiem, że umieram. Zostało mi najwyżej 5 dni życia, zanim odejdę z tego świata. Jeżeli ktoś czyta ten list, niech wie, że jest pułapcy. Około 10 lat temu zostałem uwięziony w podziemiach, zaprowadzony chęcią zdobycia proszku życia. Niestety, głosy, które mnie nawiedzały, szczególnie ten śmiech, z dnia na dzień stawały się coraz silniejsze. Szukałem drogi wyjścia. Kopałem we wszystkie strony. Znalazłem wyjście. Lecz wróciłem, aby zostawić list temu, kto jeszcze tu zostanie uwięziony. W kopercie schowałem klucz. Nie mam już siły pisać. Śmiech. On... O Jezu. Nie widziałem naprawdę. Czyli... Co tu za tymi oknami jest? Matko Boska. Tabliczka jakiś. Droga mroku. Ciemno tam w ogóle. Droga ducha. Tam też ciemno. Droga strachu. Czemu droga strachu? Widzę tam drzwi. Mam przecież ten klucz, co mi dał. Właściwie to był w tej kopercie, nie mi dał. Sprawdźmy, czy otwiera te drzwi. Zamknięte. Może te. Zamknięte. Przypuszczam, że otwiera te drzwi, które tu są. Tak otworzył. Co znajdę po drugiej stronie tych drzwi?